Taki robór to jest wspaniała rzecz. Generalnie pojazdy produkcji kraju wschodnio-niemieckiego to są wspaniałe samochody. Siema. Cię nie było, wiesz jak oni za tobą tęsknią? Nie, żartujesz. Ty co to jest ten bajzel tutaj? No, tu jest pole bitwy. Tutaj bajzel wygląda tak jak demokracja w NRD. Czyli średnio. A nie za dużo tego NRD tutaj u ciebie na podwórku? No ostatnio się tak narobiło, że ożywialiśmy Wartburgi, wyszło jak zwykle. Ale spełniłem swoje motoryzacyjne marzenie. Uzbroiłem robura w napęd na cztery koła. Pobraliśmy moc z tego białego Belzebuba. Nie było w nim reduktora. Panowie zdemontowali reduktor raczej tak w systemie 0-1. No nie było kompromisu, ale wyjęli na pewno szybko i skutecznie. Ale co ważne, ten robór, ta padlina miała przedni most, który potrzebowałem. Reduktor kupiłem gdzieś indziej. Brakowało jeszcze wałów, ale urzeźbiliśmy i tamten wspaniały robór jest i cieszy głównie mnie. Ma piękny wiosenny zielony kolor. I dzięki tej padlinie powstało to dzieło sztuki, które, nie wiem czy pamiętasz, nagrywaliśmy z pół roku temu tego robura, jak on był niebieski. Tak, i ja się cieszyłem, że on wtedy odpalił, palił na widok graczyka. Tak. A teraz jest piękny i kompletny, jeżdżący, sprawny, dopuszczony do ruchu, no jest po prostu zajebisty. Proszę Państwa, przechodzimy do tematu odcinka, a tematem odcinka dzisiejszego będzie... Kleine Auto Trabant. Obiekt wielu westchnień i żartów, i dowcipów. Meine Trabant ist fantastisch, z góry blacha, z dołu plastisz? Nie? Ja. Zapraszamy do Trabanta. Sezamie, otwórz się. Do góry wrota. Proszę Państwa, mój najmniejszy samochód produkcji DDR, czyli Trabant 601. Obiekt westchnień wielu Niemców ze wschodu. Nie tylko Niemców. No, i Polaków, Niemcy. A chyba najbardziej Węgrzy to chyba. Węgrzy nie? Madziarzy, tak. Madziarzy kochają NRD-owską motoryzację do dziś. I do dziś kochają. Ja w zeszłym roku, jak byłem na Słowacji, musiałem tam kawałek przez Węgry przejechać, to pierwszym samochodem, jaki zobaczyłem w Republice Madziarskiej, to był Trabant Universal, czyli kombi. Mówi się, że Tarpan Honker powstał jako samochód złożony z tego, co było i że to bardzo dobrze, że mieliśmy coś takiego jak właśnie Tarpan Honker, bo to był dowód na to, że dało się stworzyć coś z niczego. Co nie jest prawdą, bo jak wiecie, to Tarpan Honker to tak. To tak. Ale Trabant to jest naprawdę samochód, który jest zbudowany z odpadów. A dlaczego z odpadów? Ponieważ elementy poszycia Trabanta, czyli dach, maska, błotniki, poszycie drzwi, tylne błotniki, pokrywa bagażnika, to są wszystko odpady bawełniane, które razem z żywicami fenylowymi czy jakimiś tam były prasowane pod wysokim ciśnieniem, to wszystko było zgniatane i powstawały takie wspaniałe poszycia, które powodują niesamowity sztynk z tego samochodu. Trabant śmierdzi jak nic innego. No może jak pachnie jakieś... nowością. No nie, no jak skarpety jakiegoś kloszarda albo... No nie wiem, no ten samochód po prostu śmierdzi niesamowicie. Ten skład chemiczny substancji karoseryjnych zmienił się dopiero w połowie lat 70. i wtedy ten samochód przestał śmierdzieć jak mokre skarpety. Ten samochód no, jest taką małą limuzyną, ale gabarytami naprawdę jest zbliżony do małego Fiata, chociaż ma olbrzymią przewagę nad maluchem. Pod tą małą pokrywą mieściło się całkiem sporo różnego rodzaju szpei. Książki mówią i profesjonalni dziennikarze motoryzacyjni, że tu wchodzi ponad 400 litrów sześciennych. Nie wyobrażam sobie tutaj 400 litrów gorzały, ale myślę, że największym problemem tego bagażnika jest ten mały otwór załadunkowy. Nie wiem, czy Maciek byś tu świniaka wsadził, jakbyś no, na wioskę pojechał? Poświartowanego tak, ale do malucha gorzej było włożyć świniaka. Ja nie wiem, czy tu skrzynka piwa wejdzie. No nie mamy na podorędziu, także nie będziemy sprawdzać. Na sztuki, na butelki to by tam wpasował. Ale jest większy jak w maluchu. Oprócz tego olbrzymiego, małego bagażnika, to zobacz,
bryła tego samochodu w ogóle wygląda jak jakiś taki krążownik szos. Mini krążownik. Tak, mini USA. Tak. Czyli to jest takie USA na miarę DDR. Te lampy tylne, które no, jak w skrzydlaku, jak w Mercedesie w skrzydlaku albo w jakimś Cadillacu takim różowym jak Presley jeździł, na pewno nawiązują do designu lat 60. No ta epoka tak właśnie wzorowała auta. Z kolei przód wygląda no, jak jakiś Ford Falcon, no, coś te, takiego. Te Ford Trabant karton. Ford Trabant karton, tak. Te wybałuszone oczy i tutaj te takie wychodzące z błotnika reflektory. To jest właśnie to. Graczyk, no ale co, będziemy tylko gadać o tym pięknym aucie, czy przejedziesz się nim? No, możemy się przejechać, kawałek. No to w czym problem? To zapraszamy. Co napędzało to cudo, powiedz w takim razie. A, tutaj jest dwucylindrowy, rzędowy no, motorek o pojemności około 600 cm sześciennych, generujący w zależności od rocznika tam 23-26 koni, generalnie nie generujący mocy. Moc mocą, ale może najpierw byś wyjechał i wtedy będziemy mogli wszystko pokazać. Dobrze. Mistrzostwo najdziwniejszych rozwiązań motoryzacyjnych. Ten samochodzik bardzo dziwnie odpala. On sprawia wrażenie, że akumulator jest dętka. Po czym... Jest to niesamowity pojazd i ja nie wiem, jakbyś dzisiaj tak na przykład o 6 rano pod blokiem miał to uruchomić, przecież kurde, to co siedzi, to by cię doniczkami zatłukli. Jest to śmieszny samochód, zobaczcie, jaki on jest malutki w porównaniu do tego Belzebuba. Tak. I jest to zbiór niesamowitych rozwiązań motoryzacyjnych. Z dzisiejszej perspektywy jest to cyrk na kołach. Naprawdę, ale kiedyś ten samochód jeździł, działał i woził ludzi. Ja mam masę wspomnień z Trabantem. Myślę, nie wiem, macie jakieś z Trabantem? Miałem okazję, tak. Nie będę wam mówił, jakie ten samochód ma zalety i jakie wady. Ja go po prostu wam dzisiaj pokażę z jego śmiesznymi rozwiązaniami. Zaczniemy od tego, że Trabancik jest z roku 71, czyli no, ma grubo ponad 50 lat. I nie jest to już taka pierwsza seria, ale naprawdę jest to wczesny Trabant z instalacją 6-woltową. Ta instalacja 6-woltowa przetrwała do początku lat 80. w tych dziwnych pojazdach i naprawdę dostarczała wielu problemów i dostarcza ich dziś, bo dzisiaj kupić 6-woltowy akumulator no już też nie jest tak łatwo, tak samo jak nie było kiedyś, tak nie jest i teraz. Patrząc z perspektywy dzisiejszego kierowcy, największą wadą tego samochodu jest to, że on jest cholernie niebezpieczny. Nie możemy tu mówić o żadnych strefach zgniotu, bo no tu nie ma czegoś takiego. Zresztą jest film z fabryki w Cwikał. Nie wiem, czy widziałeś, jak wygląda montaż na linii produkcyjnej, że pracownik fabryki zapiera się nogą, tu ciągnie pas przedni i ustawia szczeliny i szpary. Jest to komiczne, no ale to właśnie był taki gówniany samochód. Kolejną rzeczą, która sprawia, że ten samochód jest naprawdę niebezpieczny w eksploatacji, w dzisiejszym ruchu i żeby tym jeździć na co dzień, to jest to, że tu jest silnik, nie ma pompy paliwa, zbiornik jest tuż za silnikiem, a przed kierowcą i pasażerem. W przypadku jakiejkolwiek mocniejszej kolizji, no, paliwo zaczyna wyciekać i te 26 litrów, które jest w zbiorniku, może naprawdę sprawić, że atmosfera zrobi się gorąca i całkiem rozrywkowa. Słuchaj, jak jesteś przy zbiorniku, jeszcze opowiedz o takiej ciekawostce, o której młodzi na pewno nie wiedzą. No tak, raz, że samochód jest dwusuwem, czyli musimy stworzyć mieszankę paliwową. Do benzyny dolewa się olej, tak jak w przypadku Wartburga. Nie ma tu pompy paliwa, tylko ze zbiornika do gaźnika paliwo dostaje się grawitacyjnie, ale następną rzeczą, która jest no, niesamowita i chyba dzisiaj to tylko w kosiarkach może coś takiego wystąpić, to popatrzcie, to jest oryginalna miarka poziomu paliwa w samochodzie Trabant. Ta linijka
to jest nasz wskaźnik paliwa, działa to tak. Odkręcamy korek, wkładamy miarkę i możemy sprawdzić, że w tej chwili mamy 6 litrów. Elon Musk tego nie wymyślił. Te 6 litrów to jest już rezerwa. I żeby jeździć na tak małej ilości benzyny, musimy przestawić zaworek, kranik. Przed uruchomieniem wehikułu, tu przed pasażerem znajduje się taki dzynks. Tak jest zamknięty, tak jest otwarty, jeżeli mamy odpowiednią ilość benzyny w zbiorniku, a tak jest rezerwa, czyli to jest położenie, w którym wyjechałem. Bardzo istotne jest to, żeby pamiętać, że po wyłączeniu silnika należy każdorazowo zakręcić kranik paliwowy, gdyż możemy się niemiło zaskoczyć, bo po jakimś czasie ta benzynka przez gaźnik po prostu nam wycieknie, a nie daj Boże ktoś będzie przechodził i rzuci kiepa. Powiem Ci, że tutaj całkiem wygodnie widzę, że siedzisz, bo Ty jesteś wysoki przecież, a pozycję masz całkiem przyzwoitą, prawda? No tak i nie. Na pewno jest tu całkiem sporo miejsca, ale samochód jest tak skonstruowany, że kierownica jest prawie po środku wozu, pedał gazu jest naprawdę po środku wozu. I ja myślę, że jakbym siedział z tej strony, to ja bym spokojnie mógł trabantem poruszać się normalnie, skręcając, zmieniając biegi. Myślę, że to jest do wykonania. Czyli do Wielkiej Brytanii mogliby sprzedawać tej wersji. Tak, tak. Ale Maciek tak zachwala, że tu jest tyle miejsca, to może usiądziesz za mną i zobaczymy, czy się zmieścisz. Bo w maluchu to myślę, że raczej niekoniecznie. Tu Ci zwolnię dźwigienkę i dawaj, panie Macieju, do tyłu. No i jestem, zobacz. No i widzisz, trafantem można kulturalnie. Czterech wielkich chłopa jechać i tu jest całkiem sporo miejsca. Tylko ten zapach wiosny w środku. Ja tu mam takie różne bajery. Myślałem, że jak wsadzę cztery mydełka, to będzie lepiej. Ale nie jest lepiej. To mydełko fa powinieneś włożyć. Dobrze, zapraszamy do środka. I to zamknięcie drzwi, jakbyś opuszczał deskę klozetową, nie? To bardzo jest podobne, tak, tak. Dokładnie to samo. Deska rozdzielcza. No to już jest ascetyzm totalny. Bardzo fajnym takim gadżetem jest lusterko. Zobacz, jeżeli mamy w dzień lustereczko, to widzimy siebie tak. Ale jeżeli jedzie za nami na przykład robór 4x4, który ma wysoko reflektory, możemy to lusterko obrócić i jesteśmy teraz w wersji nocnej. Także to jest guten Abend. Ja. Kiedyś się paliło, więc jest oczywiście popielniczka. Po lewej stronie mamy włącznik wycieraczek, włącznik świateł. Tutaj schowane są bezpieczniki. W ogóle zobaczcie, jak to jest wymyślone. Nie jest to takie proste, żeby się tam dostać. Jest skrzyneczka bezpieczników i tutaj przełącznik zespolony. Cholercia, jak ja to teraz złożę? I najciekawszym bajerem, rodem z Simpsona Duo, jest spryskiwacz. Taki pociągany. Pompeczka. Trzeba napompować i robi takie... Ja nie mam płynu, więc wam nie pokażę. Tak narzeka, że takie ascetyczne to auto, a widzę, radio jest zamontowane. A i to też jest ciekawa rzecz, bo tak jak wspomniałem, trabant jest 6-woltowy. No właśnie, a radio Safari jest 12-woltowe, więc no. Robisz tak i nie działa. Ale jest do niego dedykowana przetwornica i po włączeniu dalej nie działa, ale działało. Aha, bo może jest za płonem. Też nie. No cóż, no i chyba bardzo ciekawą rzeczą jest lewarek zmiany biegów, na który wszyscy narzekają, a to naprawdę działa perfekcyjnie. W moim trabancie można biegi włączać paluszkiem jednym. No paluszkiem, tak. Tak. Na pewno straszna jest kierownica. Kierownica, tak jak w przypadku i Wartburga, i Orobura, jest wykonana z jakiejś mączki kostnej i ona się kruszy, więc jakoś trzeba sobie radzić. Ja mam owiniętą tutaj izolacyjną taśmą. Kiedyś mam nadzieję, że uda mi się zakupić oryginalną kierownicę do wczesnej wersji Trabanta. Trabant 601 to już jest
całkiem cywilizowany taki wynalazek jak na DDR, bo oni jeszcze kilka lat wcześniej, zanim się pojawiła 601, robili trabanty z duroplastem jako poszycie, ale z drewnianą szkieletem karoserii. To jest w ogóle kosmos, że produkowano cały czas samochody w technologii przedwojennej. Tak. Auta, które bazowały na dekawkach. W ogóle historia zakładów Sachsenring jest bardzo ciekawa, bo tam jej było i Audi, i Horsch, i to były firmy, które przed wojną produkowały bardzo prestiżowe samochody i tak, no powiedzmy, nisko upadły. Słuchaj, a tu ogrzewanie to działa tak jak w maluchu, czy trochę lepiej? Gorzej. Gorzej? Gorzej. Dało się zrobić to gorzej niż w maluchu, bo ten samochód chce zabić kierowcę. System jest skonstruowany tak, że dookoła tłumika jest zbudowany kołnierz i zamontowany jest wymiennik ciepła. Należy przełożyć te rury, które znajdują się tutaj, na wersję zimową i wtedy ciepło z układu wydechowego, które się dostaje tą rurą, jest wdmuchiwane przez wentylator silnika do wnętrza kabiny. I wszystko jest ok. W teorii działa to podobnie jak w maluchu, tyle że jeżeli tutaj nam tłumik przerdzewieje, no to możemy nie dojechać. Mamy inhalację taką mocną. No tak, jesteśmy zaczarzeni po prostu. Za. Więc na przykład ten Trabant na wszelki wypadek, czy to lato, czy to zima, on nie ma ogrzewania. Słuchaj, a one to się w ogóle zmieniły trochę, czy tak samo cały czas były produkowane w tej samej wersji, bo wyglądają tak samo praktycznie? One są podobne, ale Trabant cały czas ewoluował i wschodnio-niemieccy inżynierowie sprawiali, że ten samochód był jeszcze bardziej pokręcony. Zwróćcie uwagę, że ten jest wczesnoseryjny i on ma jeszcze szare uszczelki. To jest w ogóle naprawdę bardzo fajna i poszukiwana rzecz. Ten słupek B w porównaniu do nowszych Trabantów jest węższy. Zderzak starego typu, taki banan, jeszcze jest aluminiowe logo z przodu, Sachsenring z literką S, która nawiązuje do toru wyścigowego Sachsenring, który jest niedaleko fabryki. Przód już jest w zasadzie taki, jak znamy z Trabantów dwusuwowych. W tych wcześniejszych modelach tu była jeszcze taka wielka, fajna strzała, taka błyskawica, ale znalezienie takiego grilla z takiej atrapy dzisiaj to w ogóle tyle, co ten Trabant kosztuje, a to już wcale nie jest mało. Z upływem czasu pojawiały się jeszcze dziwniejsze rzeczy, na przykład każdy Trabant w latach 80. jeszcze dwusuwowy był wyposażony w ekonomizer, takie diodki zapalały się zielono, żółte, czerwone jak gazowałeś, no bo tu jest ta olbrzymia moc 25-6 koni, więc to rwie. Pod koniec lat 80. pojawiła się chyba największa modernizacja Trabanta, czyli Tramp Polo, samochód, który był no bardzo popularny w Polsce bardzo, i on był bardzo kochany przez Polaków, on był w zasadzie, przez Węgrów nie bardzo. On był w zasadzie produkowany głównie pod rynek polski, tak wyczytałem. Tak, podobno, gdzieś, tak, że my byliśmy głównym odbiorcą tych samochodów, czyli do takiej śmiesznej karoserii zapakowano zawieszenie, skrzynię biegów i silnik od Volkswagena Polo, tam 1.1, niecałe 1.5, tak. 40 koni czy jakoś tak. I to już było takie całkiem fajne auto. Skok satelity w kosmos. Tak, taki Wastok. Nawet był zbiornik paliwa z tyłu, co i tak było niebezpieczne, ale było bezpieczne. Maciek, może się przejedziemy takim wspaniałym. Ale to już musisz sam, bo ja muszę zmykać. Mam zajęcia teraz. Także, kochani widzowie, czekaliście na Maćka, czekaliście, a Maciek nawet nie może zostać do trudno. Końca odcinka. Innym razem. Bardzo. Do zobaczenia. A my nie marnujmy czasu i zapraszam na przejażdżkę. Zanim pojedziemy na wycieczkę, to musimy uzupełnić poziom paliwa w Trabancie. A to jest też dobra okazja, żeby powiedzieć wam, no może nie wszyscy wiecie, że Trabant bardzo długo był obiektem drwin. I powstało mnóstwo dowcipów na temat Trabanta. Na przykład, wiecie co zrobić, żeby podwoić wartość Trabanta? Zatankować go do pełna.
Możemy sprawdzić jeszcze raz, ile jest teraz paliwka. O, proszę bardzo, miarka pokazuje 11 litrów. 11 litrów w Trabancie wystarczy na blisko 200 km. Teoretycznie, no tak naprawdę to ten samochód pali całkiem sporo. I przy okazji znowu ten dźwięk. To trzaśnięcie. Wiecie, gdzie było najłatwiej znaleźć blacharkę do Trabanta? W sklepie papierniczym. No trudno, będą otwarte. Jazda Trabantem jest naprawdę fajną przygodą. Nigdy nie wiadomo, kiedy coś przestanie działać. Na przykład teraz się trochę coś z gaźnikiem dzieje, zapycha się, ale damy lekko ssania. Zmiana biegów jest bardzo przyjemna. To jest świetna rzecz. To naprawdę, jak jest wyregulowane, można robić jednym palcem. Diagonalne opony, pięknie w zakręcie. I ta moc. Zobaczcie, może nie przyspieszam, ale jest taka zasłona dymna, że nikt nie ma odwagi mnie wyprzedzić. Trabant w dwusuwie to jest moja odpowiedź na strefy czystego transportu. Widzicie, jak ten wóz zawraca fajnie. Oczywiście nie wolno dodawać gazu przy pełnym skręcie, bo może być efekt syreny i stracimy przeguby, ale jest to sprytny wóz. I dźwięk tego silnika, to jest melodia. Ależ to idzie, petarda. Jeszcze kranik. I tak pięknie. O zachodzie słońca prezentuje się mój Trabant 601, który ma ponad 50 lat. Fantastyczne jeździdełko, cyrk na kołach, ale dzisiaj już wymarły gatunek. Trabant to samochód, który był obiektem drwin, ale też pożądania. Ale bez wątpienia jest symbolem minionej epoki. Trabant, oprócz muru berlińskiego, najbardziej chyba jest kojarzony z krajem, którego nie ma, czyli z NRD. Samochód śmieszny, ale naprawdę fajny i przyjemny. Myślę, że czas się spieszyć z kochaniem Trabanta, bo coraz szybciej odchodzą i jest ich coraz mniej. Więc jeśli zastanawiacie się, czy w Trabanta warto inwestować, myślę, że tak, bo jest to tak dziwny i specyficzny samochód, że naprawdę warto. A ja dzisiaj kończę, bo zostawiłem włączone światła, a to jest 6V, także dziękuję, nara! Piękna rzecz taki Trabant, piękna rzecz!